Siema. Po awarii wracam. Chyba wszystko działa dobrze. Dzisiaj już trochę później nagrywam. Telewizor w tle gra, telefony też, także musi się do tego przyzwyczaić póki co. Zresztą mam w dupie waszą opinię, tak? Robię co chcę i jak chcę. Dobra, pisaliście mi w komentarzach, żebym nie odpuszczał tego filmu o kościele katolickim, że później jest lepiej i tak dalej, więc dobra, przemęczę się z tym filmem do końca. I później zobaczymy, ile nam starczy czasu, bo mam jeszcze drugi film półgodzinny. Może zdążę, może nie zdążę, zobaczymy, co z tego zrobimy. Dobra, to lecimy. Magisz. O, skończyliśmy tu na tych krucjatach, także... Zobaczymy, jak dalej się to rozwinie. Pamiętam, że to odpuściłem trochę. W tym momencie właściwie. Dobra. Mamy to chyba było. Kocie. Jeszcze mnie kurwa kot atakuje. Dobra, czyli skończyliśmy na tym, że tutaj niby oni ten, że i sam atakował i... I to była wojna sprawiedliwa. Nie ma czegoś takiego jak wojna sprawiedliwa. Tak? Każdy sprawiedliwość jest jak prawda, każdy ma swoją. Jak dupa, tak? Jeśli chcemy mówić o tak zwanej wojnie sprawiedliwej, to ona jest sprawiedliwa zawsze dla jednej ze stron, a nie dla wszystkich. I tyle. A przeważnie cierpią na tym ludzie, że tak powiem, z boku. Tak zwany collateral damage. Jest zawsze w takich wojnach. Wojna sprawiedliwa. Europa też niby była wojna sprawiedliwa. I chuj z tego wyszło. Dobra, zobaczymy co tam dalej będą bredzić. Dobra, no czyli tutaj mamy jakby to wojna sprawiedliwa w celu odebrania bezprawnie zagrabionych ziem lub dóbr. Mówimy w tym momencie o krucjatach na Ziemi Świętej. I Europejczycy sobie rościli sobie do tych ziem prawa na podstawie jakiego kurwa prawa. Ziemi od zawsze należało od narodów semickich. Od razu się zatrzymam, bo powiecie zaraz jakich kurwa ludów semickich. Arabowie należą do ludu semickiego. Drogi kolego i drogi koleżanko, jeśli nie lubisz Arabów, jesteś antysemitką. Tak samo jak byś nie lubiła Żydów, też jesteś antysemitką. Żydzi i Arabowie to jest jedna tak zwana rasa, jeśli ktoś uznaje takie zasady. To są rasy semickie i te ziemie zawsze należały do nich. Nie kurwa do Białasów, do Saksonów kurwa, czy innych europejskich kurwa dziadów średniowiecznych. Że tam nikt nic nikomu kurwa z Europy nie zabrał, to nie było europejskie. Fakt, że wtedy no, ta państwowość też była taka umowna, nie tak jak dzisiaj. Ciężko nam sobie to dzisiaj wyobrazić, że państwa nie istniały. Granice były też mniej lub bardziej umowne. Granice były ustalone tym, kto komu płaci, tak? Lenno, wasale i tak dalej, tak? Kto podlegał pod jaką koronę. Natomiast nie było czegoś takiego jak przemieszczanie się, tak? Że przemieszczanie się było ograniczone, że była granica państwa i były jakieś kontrole, kurwa i tak dalej, nie? Takie kontrole mogły mieć miejsce gdzieś tam w miastach, gdzie były kontrolowane przepływ dóbr ludzi, natomiast poza miastami nie, mogłeś po prostu się spakować, wrzucić wszystko na bryczkę i wypierdolić na drugi koniec Europy i nikt się po to nie zatrzymał. No ile po drodze cię oczywiście nie zrabowali, nie zgwałcili, nie zamordowali gdzieś w lesie. Natomiast druga część tego tutaj tekstu, które mogą być w przyszłości zaatakowane lub złupione. Czyli zakładając, że Rosja mogłaby nas zaatakować w przyszłości, no to napierdalamy w Rosję, tak? To jest tak głupie, że aż przerażające. No serio, bo w tym momencie ja mógłbym wyjść na przykład z założenia, siedząc na przykład gdzieś na mieście, że koleś w wrzeszczącym ortaleniu, który właśnie przechodzi, może mnie zaatakować, więc podchodzę i walę mu gonga.
I to jest sprawiedliwe, według tej definicji. Dobra, nie ma czegoś takiego jak absolutnie konieczna przemoc. No nie ma, no po prostu nie ma. Ja nie kumam tej retoryki. Przemoc jest absolutnie konieczna. I przemoc jest stosowana do momentu wprowadzenia pokoju. To trochę tak, jakbyśmy chcieli, kurwa, przy pomocy granatu, kurwa, zrobić porządek w pokoju. No nie da się. Przemoc zawsze rodzi przemoc. Przemoc nie prowadzi do pokoju. Po prostu nie. No po prostu nie. No, nie wiem. Jak komuś trzeba to, kurwa, przetłumaczyć na części pierwsze, to jest, kurwa, jeszcze większym debilem, kurwa, niż myślę, że jest. Dobra, porównanie. Ale co do czego? Jak często islam najeżdżał katolicką Europę? No, no zobaczmy. Dobra, więc teraz tak, według mnie uzasadnionym porównaniem byłoby to, co Europa robiła w innych regionach świata. Bo jak mam, islam urodził się tam w 600 roku, powstał i ta ekspansja trwała, bo było mi po prostu ciasno, tak? Potrzebowali nowej przestrzeni do życia. To jest argument jakby islamski. Z drugiej strony mamy argumenty europejskie, które mówią, oni nas zaatakowali, więc my jakby odbijamy piłeczkę, idziemy ich dojechać. Tylko nie będziemy gdzieś tam się rozdrabniać i atakować wszystkiego, co oni przejęli, tylko zaatakujemy centrum, tak? To troszkę rozsądniejsze, wynikające też z większego jakby zorganizowania wojsk europejskich, a nie z tego powodu, że po prostu były to... Znaczy to były scentralizowane ataki na konkretne ośrodki władzy i symbole obu kultur, tak? Które miały jakby osłabić ducha muzułmanów, a nie tak naprawdę odzyskać ziemię. Bo jeśli byśmy mówili o odzyskaniu ziem, które islamiści zagrabili, to po prostu było to wet za wet, tak? Zajęli Hiszpanię, odbijamy Hiszpanię. Coś tam uderzyli, wiesz, w Grecję, czy w południowe Włochy, odbijamy tę ziemię, tak? Tu nie chodziło o to i to porównanie jest z dupy, moim zdaniem. Natomiast gdybyśmy teraz spojrzeli, co zrobili europejscy koloniści, mimo tego, że było to kilka wieków później, co zrobili europejscy koloniści w Ameryce, w dalekiej Azji, na Dalekim Wschodzie, tak? Indie, Afryka, obie Ameryki, z tych samych tak naprawdę powodów, tak? Czyli troszeczkę to porównanie byłoby bliższe, bo też brakowało przestrzeni do życia dla Europejczyków, który po prostu populacja rosła. I tu jakby celowość, jakby motywacje były podobne. Porównanie teraz tak zwanego odwetu za inwazję islamu na Europę, jakby ta motywacja jest inna. Podobna, zbliżona, jest inna, sposób prowadzenia wojny jest też inny, bo muzułmanie po prostu walczyli o przestrzeń. Europa atakowała symbole, tak? Ważne dla nich ośrodki, władze, ośrodki religijne. Także to porównanie dla mnie osobiście jest tak
czasowo może i w takiej czysto sytuacji akcja-reakcja uzasadnione. Natomiast nie jest uzasadnione, jeśli chodzi o motywację, moim zdaniem. Bo motywacją Europejczyków nie było brak przestrzeni do życia. To była motywacja czysto gospodarcza, religijna i tyle tak naprawdę. Tak? Tam przebiegały szlaki handlowe, tam były ośrodki kultu, Jerozolima i inne wszystkie ważne dla katolików miasta i tak dalej. Także tutaj jakby to porównanie takie troszeczkę mi trąci lekką manipulacją, tak? Ale zobaczmy, co będzie dalej. A jeszcze jedna rzecz, bo dopiero doczytałem, co na ekranie tak naprawdę jest napisane. Kraje nazwane arabskimi były chrześcijańskie na długo przed islamskim podbojem. Celem krucjat było przywrócenie im wolności, uniemożliwienie inwazji na Europę. Nie. Nie, dlatego że inwazja miała miejsce w innych... Swoje cele miała gdzie indziej. Co z tego, że oni zaatakowali Jerozolimę i tak dalej, skoro by inwazja miała miejsce zupełnie gdzie indziej. Możemy teraz powiedzieć, że tak naprawdę takim znanym historycznym faktem było to, co zrobił Sobieski, który powstrzymał de facto na terenie, do którym szła inwazja islamska, tatarska. On zatrzymał ich w Europie, pod Wiedniem, tak? Czyli to była reakcja na inwazję. Atak na ośrodki władzy jest jakimś sposobem wpłynięcia na morale takiej armii i tak dalej, ale nie jest. Jest napisane, kurwa, po prostu, że zaatakowane zostały kraje arabskie, a nie kraje, kurwa, za które zostały zajęte. Czyli gdzieś tutaj ktoś się minął, tak? Nie odbijemy, kurwa, Hiszpanii, nie walczymy o przywrócenie wolności Hiszpanii, tylko jedziemy odbijać, kurwa, kraje arabskie. Tutaj chodziło zupełnie o co innego niż o rzeczywiście o przywrócenie wolności, kurwa, i uniemożliwienie inwazji. Inwazja się blokuje, a później się cofa, a nie atakuje się ośrodki o nieco innej symbolice. Ale nie wiem, jestem tylko i wyłącznie takim domorosłym, kurwa, typem, który sobie siedzi pierdoli głupoty. Może się nie znam. Nie jestem też, kurwa, fachowcem od historii. Tak po prostu czytam i wyciągam wnioski. Dobra, idziemy dalej. Żadna z krucjat nie była. Dobra, fajnie, tak? Bo jakby motywacją mogły być te rzeczy, o których pisali. Natomiast to, że się grabieże odbywały, to nie zmienia faktu. Co z tego? To tak jakbym powiedział, że inwazja, kurwa, dzisiaj na przykład na Irak czy Afganistan nie odbywała się z powodu pieniędzy czy ropy. Miała inne jakby motywacje i odbywała się z innych przesłanek. I są na to dowody, że przesłanki były inne. Natomiast to, że miało miejsce zagrabienie pól roponośnych, że miało te wszystkie rzeczy na miejsce po prostu, nie zmienia faktu, że to po prostu miały miejsce. I nie możemy teraz powiedzieć, że nie było to naszą motywacją, ale miało to miejsce, tak? I tego nie wykluczymy, nie odetniemy, nie da się tego grubą krechą i powiedzieć, nie, grabieże nie miały miejsca. Albo jeśli miały miejsce, to były incydentalne. Nie, były powszechne, zniszczono w chuj w naprawdę ogromne połacie kultury śródziemnomorskiej podczas krucjat. Nieodwracalnie. Tylko dlatego, kurwa, że rozjuszone, kurwa, rycerstwo wpadało tam, kurwa, natchnione, kurwa, i pojękiwaniami, kurwa, kapłanów i rozpierdalało wszystko, co się rusza, kurwa, no nawet to, co się nie rusza, bo miało na sobie, kurwa, arabskie litery, to trzeba było rozjebać drobny mak. A jak nie rozpoznawali nawet Greki greckiego, kurwa, od arabskiego, to się rozkurwiali. Także nie była prowadzona dla pieniędzy czy grabieży, ale zawsze, jeśli chcemy przejąć jakieś terytorium, to w tle idą jakieś interesy. Nie ma wojny prowadzonej z innego powodu niż pieniądze lub terytorium, ale za terytorium idą też pieniądze, tak? Bo jeśli zajęliby Jerozolimę, to ona stałaby się wasalem kogoś. Musiałaby płacić komuś za ochronę. Tak to działa. Czyli zawsze ta kasa jest w tle. Także takie chrzanienie, że to nie było dla pieniędzy. Kościół miał chuj kasy.
Także kościół może rzeczywiście powiedzieć, my nie zrobiliśmy tego dla pieniędzy, tylko że jeśli kościół zajmuje Jerozolimę, która staje się raptem dostępnym i powszechnym miejscem pielgrzymek, to zbija na tym hajs. Koniec, kropka. Ale dlaczego wykładali tą kasę? Bo im kurwa ludzi, bo im papiestwo kurwa kler obiecywał, że się wzbogacą na tym, że tak, owszem, wyprawa kurwa krzyżowa będzie kosztowała, bo trzeba się wyposażyć, bo trzeba kupić konie, trzeba zapewnić sobie całe zaplecze i ciągnąć ze sobą całe tabuny zaopatrzenia i tego wszystkiego. Natomiast oni mówili, spokojnie, dojdziecie na miejsce, sobie odbierzecie z nawiązką. Taki chuj sobie odbierzecie z nawiązką, kurwa. Bo po prostu nie odbierzecie tego z nawiązką. I to, że rody rycerskie upadały po krucjatach, czy w trakcie krucjat, bankrutowały, to była tylko wina i wyłącznie manipulacji kościoła, a nie tego, że oni poświęcali całe majątki na to, żeby tam pojechać w imię kurwa ideałów. Chuja prawda. Nie, bo kurwa niepodzielnym władcą kurwa Europy wtedy był Kościół. I jeśli Kościół nie zezwolił, żeby kurwa dzisiejsze kurwa Niemcy zaatakowały dzisiejszą Francję w tamtym czasie, to musiała, wymagana była zgoda papieża. Papież by się nie zgodził, bo to były interesy. Zresztą wojny w Europie były też częściowo inspirowane kurwa religijnie i to papież często podżegał. Papież czy kler w ogóle podżegał do wojen i brał w nich czynny udział w europejskich wojnach. I rycerstwo też się napierdalało między sobą w Europie, dlatego, że była na to zgoda papieża, bo ktoś podpadł papieżowi. Nigdy nie, król zawsze, jeśli chciał najechać inny kraj europejski, udawał się po opinię kurwa do kleru, do biskupa, do arcybiskupa, do kardynała czy do papieża. I papież mówił, no nie możecie ich dojechać, bo no bo nie możecie, no bo oni nam dużo płacą kasy, a wasza wojna utnie to źródełko, tak? Albo tak, dojedźcie ich, bo tam się pojawili heretycy i oni przestali nam, i którzy podburzają, żeby nie płacili nam kasy, tak? To wtedy możecie ich dojechać. To miało miejsce i o tym też mówią źródła, natomiast nie wiem, czy to tak wyglądało, że rzeczywiście rycerstwo atakowało kurwa się nawzajem zawsze, tak? Nie wiem, to jest dla mnie też głupi argument. Gdyby rycerstwo nie chciało wyłącznie, to nie chodzi wyłącznie o zysk. Oni tam też jechali częściowo dla idei, tak? Ale gdzieś z tyłu głowy mieli, że wszystkie wydatki, które poniosą na organizację wypraw krzyżowych, będą im zwrócone nawiązką na terenach, które zaatakują, tak? Że wyprą Saracenów, Turków. Że wyprą Saracenów, Turków i po prostu sobie zagrabią to, co będzie, a jak jeszcze dobrze pójdzie i wola papieża na to wskaże, to dostaną jakąś tam ziemię w okolicach Jerozolimy, co przyniesie im kolejne zyski. Tyle. Także okej, jeśli idea ideą, ale za tym zawsze idzie kasa i tak było od zawsze, tak? Tutaj zawsze chodziło o pieniądze. A to, że efekt był inny, nie wyklucza motywacji. Tak, upadałyby, bo zasoby na terenie, na który oni się przemieszczali w celu tych krucjat, też były ograniczone, tak? I tam, jeśli rody rycerskie, nie wiem, wpadały jako pierwsze w momencie, gdy można już było grabić, tak? Gdy jakby pierwsze starcia były zwycięskie i tak dalej i rozpoczynały się grabieże, to ci, którzy docierali później z różnych względów, no nie mieli już co grabić, tak? Nie mieli co grabić. Po prostu. I naprawdę, mówiąc w ten sposób, pomijamy całą...
Jeśli pominiemy tutaj tą całą rzeszę rodów rycerskich, które rzeczywiście się wzbogaciły, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że tylko i wyłącznie przyniosło upadek i bankructwo krucjaty, ale tak nie było. Są na pewno, ja naprawdę nie podejrzewam, że we wszystkich wyprawach krzyżowych spora część rycerstwa rzeczywiście popadło w długi, popadło w bankructwo, potracili majątki, ale też cała rzesza kurwa się wzbogaciła zajebiście. Bo się wykazali podczas tych bitw, dostali jakieś tam kurwa, nie wiem, 2 metry kwadratowe kurwa przy świątyni w Jerozolimie kurwa od papieża i czerpali z tego zwyczajnie zyski z pielgrzymek i z innych rzeczy. Mówię tak przykładowo. Także jakby mówienie tylko o tym, że rody rycerskie upadały finansowo, a nie wspominanie o tym, że część z nich się wzbogaciła na krucjatach, jest kurwa debilizmem, jest kurwa takim fałszywym przedstawieniem rzeczywistości, jaki Kościół lubi robić. Ale dlaczego dopiero rozpoczęła się w XIX wieku? Dlatego, że wcześniej kurwa nie mogła mieć miejsca, bo Kościół rządził. Jeśli ktokolwiek krytykował krucjaty, ich zasadność, motywację i tak dalej, no to był dojeżdżany kurwa przez wiernych kurwa Kościołowi ludzi. Także to też jest argument z dupy, że propaganda i krytyka rozpoczęła się wtedy, kiedy mogła się rozpocząć. To jest trochę tak, jakby powiedzieć, że Telewizja Polska zaczęła krytykować PiS dopiero po tym, jak PiS przestał rządzić. No kurwa, oczywiście, że tak. A kiedy miał zacząć? Jak rządził i rządził całą telewizją? Ja sobie nie wyobrażam, żeby, nie wiem, w XIV, XIII czy XII wieku masowa propaganda i krytyka, znaczy masowa krytyka, kurwa, krucjat miała miejsce w Europie. Po prostu nie było na to klimatu, nie było takiej możliwości, żeby ktokolwiek kwestionował poczynania Kościoła, bo Kościół rządził i dzielił, kurwa, w całej Europie. To Kościół rozdawał karty, kurwa, na dworach królewskich, rozdawał karty przy obsadzaniu tronów, kurwa, decydował o wszystkim. Także to też argument, kurwa, wyssany, kurwa, z samego końca, kurwa, klerzego palucha. No i wracamy do inkwizycji. Stosy płonęły w krajach protestanckich z ramienia sądów świeckich, ale na tortury i na sądy i na tych, którzy mają się przed nimi znaleźć, wskazywał paluchem, kurwa, ksiądz. Ja już o tym mówiłem w poprzednim odcinku, że tak naprawdę, możemy mówić o tym, że tak naprawdę wyroki i jakby egzekucje były prowadzone przez sądy i egzekutorów świeckich, co nie zmienia faktu, że zleceniodawcą tych działań był Kościół. Czy to Kościół katolicki, czy to Kościół protestancki, jeden chuj. Wtedy protestanci różnili się tylko tym, że nie uznawali papieża, bo tam jakieś parę detali, tak? Papież miał chuj do gadania w krajach protestanckich, co nie zmienia faktu, że fanatyków było od cholery, którzy się nie zgadzali z tym, że ktoś krytykuje ich dogmaty, ich wiarę, to robili to samo co katolicy. Nie wiem, liczby pewnie pokażą, że skala protestanckich, jakby protestanckiej tak zwanej inkwizycji była nieco mniejsza niż katolickiej. Natomiast te praktyki zostały jakby przeniesione jeden do jednego w momencie schizmy, tak, Kościoła. Że takie też pierdolenie, że te sądy świeckie skazywały na spalenie na stosie i to oni wydawali wyroki i prowadzili egzekucje, to była po prostu czysta metoda na to, żeby Kościół miał czyste ręce. Pomijając oczywiście to, że majątki, kurwa, spalonych, kurwa, na stosach ofiar prawdopodobnie nie były dziedziczone, tylko przechodziły na rzecz Kościoła albo się działkowali. Czyli powiedzmy burmistrz miasta, czy gubernator, czy jakkolwiek go tam nazwać, kurwa, działkował się majątkiem skazanego razem z Kościołem, tak? Czyli ja nie wiem, kto takie bzdury, kurwa, produkuje.
kilkuset osobach w ciągu 600 lat. Ja pierdolę. Dobra, wiecie co? Zrobię coś, czego normalnie nie robię. Zrobimy tak. Inkwizycja. No, zaraz powiecie, bo mi pewnie wyskoczy Wikipedia. Wikipedia. No, zobaczymy. Liczba ofiar. No i nam mówili 600 osób, tak? Kilkaset osób, 600 lat. Więc mamy tak. I do tego pytania Olaf mi napisał, że wyglądam jak pulpet, ale może pośmiejmy się teraz z niego, bo Olaf tutaj chyba za bardzo uwierzył w siebie. Już patrzymy. Liczba ofiar. Portugalia. 200 z górą lat, 1100 osób. 1300, tutaj mamy niecałe 140 lat, 1300 osób. 1700, czyli tu mamy 20, 30 lat. 960 procesów, no nie ten, nie, nikogo nie spalili, podobno. Dobra, to mamy powiedzmy średnio 1000. Hiszpania nie ma danych do 1530. Do roku 1530 2000 osób straconych z inkwizycji. W początkowym okresie działalności inkwizycja hiszpańska mogła dokonać nawet do 8000 egzekucji. No to mamy powiedzmy, a tu jest jeszcze jeden, który mówi powyżej dychy. W późniejszym okresie, tu mamy 500 przez niecałe 100 lat, 800, 700, no nabraliśmy z grubsza, że tu w Hiszpanii, no już spod dużego palca, powiedzmy tutaj weźmiemy jakąś liczbę 1200 plus 8 tam, 10 tysięcy w Hiszpanii plus 1000 w Portugalii, jedziemy dalej. Rzym. 23, no powiedzmy koło stówki, tak? Czyli tak naprawdę, ale to sam Rzym. Mediolan 1200. Dobra, no tak z grubsza, nie będziemy tutaj kurwa robić teraz analizy, nie będziemy dodawać tych cyferek bardzo dokładnie. Bo to można zrobić sobie samodzielnie. Zaraz pierdolniecie, że Wikipedia jest kurwa ten. Przesłuchał 6 na spalenie. Szkoda, że nie zrobili tu jakichś tych. No dobra, Francja jakoś tak dziwnie, tak? No Niemcy byli, bo tam był ten. 39, po 14, 10. Tu nie powędrowali na stos. Tu pojednani z kościołem, bo nie mieli innego wyjścia. Dobra, Niderlandy. 120. Dobra, w każdym razie widzicie, o czym mówię, tak? Mówimy o tym, że tu piszą, że to jest kilkaset osób w ciągu 600 lat. Ja wam pokazałem przed chwilą, w pierwszym spod palca źródeł, to nie jest kilkaset osób, tylko to jest przynajmniej kilka tysięcy, jeśli nie kilkanaście tysięcy osób. W tym i ktoś tutaj mówi o propagandzie, tak? Że to jest propaganda, kurwa, antyklerykałów. Nie, to jest kłamstwo kościoła. Jedziemy dalej. Kolejne kłamstwa. 5 osób rocznie. 10 tysięcy osób do 1530 roku. Nie będę sprawdzał teraz, kiedy Święte Oficjum rozpoczęło swoje działanie, ale nie sądzę, żeby to było 5 osób rocznie, bo wtedy, jeśli weźmiemy 1530, 10 tysięcy, to prosty rachunek mówi, że musieliby bardzo, bardzo wcześnie zacząć, chyba zanim kurwa Chrystus się narodził, a to jest po prostu niewykonalne, niemożliwe, że...
Tak. Więcej osób ginie rocznie w wypadkach samochodowych, niż ginie w wyniku ataków terrorystycznych. Czyli ataki terrorystyczne możemy zbagatelizować i olać, tak? Bo mniej osób ginie. Nie będę więcej komentował takiego porównania. Były to między innymi kary kanoniczne. Bardzo często wyroki inkwizycyjne kończyły się zamiast wyrokiem śmierci wykupem. Tak? Czyli po prostu osoba oprócz tego, że musiała się nawrócić, publicznie przyznać się do winy, odbyć pielgrzymkę i tak dalej, też się wykupić. Czy dać kasę na kościół. I tyle. Także takie pierdolenie też jest. No oczywiście tam były, zresztą możecie sobie sprawdzić to na Wikipedii, w poszczególnych krajach liczba ofiar. Były kary więzienia, były kary osadzenia, były kary banicji. Także... Nie. O, tak. Cybernetyk jest autorytetem w kwestiach historii. Dobra, no, słuchajcie, no, ja nie będę kwestionował tego, że jakiś koleś się wypowiedział na ten temat. Tylko jeśli ktoś, kto jest zwolennikiem kościoła, mówi o tym, że policja polityczna i wywiad to jest coś idealnego w państwie i że fajnie, że coś takiego się wiąże z religią, to naprawdę ma wypaczony, kurwa, mózg. Trzeba się pierdolnąć w głowę, żeby powiedzieć, że policja polityczna to jest coś dobrego. To nie jest nic dobrego. Znaczy, dla kościoła pewnie jest, tak? Bo to jest ktoś, kto pilnuje, żeby ludzie myśleli, mówili to, co jest poprawne dla kościoła. A policja polityczna jest czymś idealnym, czymś dobrym? Nie. Ten, kto pisał te bzdury, jest chory na głowę. Jest chory na głowę, ma wypaczony system wartości, nie mówiąc o tym, że całkowicie zapomniał o tym, na czym polega moralność, którą ewentualnie możemy gdzieś tam jakby kierować, zbliżać się powiedzmy do obiektywnej moralności, która nie istnieje. Natomiast możemy sobie gdzieś tam przybliżać tą moralność jako średnią wypadkową dobra ludzkości i jednostek, tak? Policja polityczna nie jest moralnie poprawna, nie jest dobra. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o naszym jakby poziomie wartości, tak, że dzisiaj jakby ten pluralizm, wolność słowa jest jakby ceniona, tak? I że każdy może mówić to, co uważa, to, co chce, może się wyrażać, tak? Dzięki temu ja na przykład teraz mogę mówić to, co mówię. Jeśli ktoś mówi, cofając się w przeszłość, że dla kościoła inkwizycja była policją polityczną i to było dobre i był wywiad polityczny, który oprócz tego, że policja działa jawnie, tak? Powiedziałeś, Bóg jest chujem, dostawałeś w pierdol, kurwa, na ulicy pałami, zakuwali cię w kajdanki i szedłeś do ciupy, tak? A był jeszcze wywiad, czyli coś, co działało skrycie. Tajniacy, tak? Donosiciele, tajni agenci, podwójni agenci, potrójni agenci, kurwa, chuj wie. I to wszystko motywowane politycznie. I to jest dobre dla ewangelizacji. Kurwa, ręce opadają. Dobra, moment. Okres łaski. Wszystko fajnie, tylko że przyznanie się do winy nie unika, znaczy nie zwalniało z kary, tak? Kara i tak mogła być orzeczona. Okres łaski i prawo do przyznania się do winy mówiło tylko tyle, słuchaj, jak się przyznasz, to nie będziemy cię, kurwa, torturować. Chłopie,
przyznaj się, tak? Pogadamy wtedy, co z tym zrobić dalej, tak? Może trafisz na stos, może nie. Może tylko zabierzemy ci cały majątek i będziesz musiał zapierdalać z Niemczech, kurwa, na piechotę, kurwa, Santiago de Compostela, kurwa, w Hiszpanii, w worku pokutnym, kurwa, w zimę, tak? I tak się skończy twoja kara, tak? A może cię poślemy na stos, tak? Bo nie wiem, no, my nie wiemy, jak zadecyduje sąd. Natomiast jak się przyznasz, to na pewno nie trafisz do kata. To był okres łaski, że mogłeś uniknąć tortury, jeśli się przyznałeś, kurwa, czasami niedorzecznym oskarżeniom. Że i o tym mówią, o tym mówią też źródła historyczne, o tym mówią, kurwa, protokoły, kurwa, zeznań. Kiedyś czytałem taką książkę właśnie o działaniach inkwizycji i w ogóle to była książka o demonologii, tak, demonologii w Europie i tam było bardzo dużo jakby świadectw o procesach inkwizycyjnych, o procesach czarownic i tak dalej. I ten okres łaski, czy prawo łaski było właśnie udzielane, że przyznaj się, że jesteś w kontakcie z diabłem, to wtedy nie będziemy cię torturować. Natomiast co do wyroku, no to wiesz, no to my nie wiemy, tak? Może być tak, że to twoje przestępstwo było tak ciężkie, że nie da się uniknąć kary na stosie. Natomiast, no słuchaj, no po drodze nie będziemy cię, kurwa, torturować, tak? Dobrze, tylko teraz powiedzmy sobie otwarcie, ile takich przypadków miało miejsce. Ja nie będę tego szukał, podejrzewam, że to na pewno są przypadki gdzieś tam utrwalone w kronikach i tak dalej. Natomiast jak zestawimy to z ilością ludzi skazanych, czy to na stos, czy też na inne formy kary za bzdury, bo tak naprawdę mówimy o bzdurach, mówimy o rzeczach, kurwa, wymyślonych. Inkwizycja znakomitej większości opierała się na zeznaniach świadków, tak? Bo ktoś podejrzewa, że ktoś, kurwa, robi czary, bo mu się, kurwa, mleko zważyło, albo krowa nie daje mleka, albo dziecko mu zachorowało po wizycie, kurwa, sąsiadki, której nie lubi. I na tej podstawie, kurwa, było wystosowane oskarżenie, zupełnie absurdalne. Zapadały wyroki, często skazujące, często orzekające jakieś tam kary. Często jakieś tam darowanie win, tak? Może. Natomiast ile było przypadków, kurwa, skazania inkwizytorów na stos? Na te same? Nie wiem. Natomiast nie podejrzewam, żeby to był aż tak znaczący procent tego, co zostało zwykłych ludzi skazanych, kurwa, na stos. Także to trochę tak, jakby można powiedzieć, że nie wszyscy tak naprawdę faszyzm był dobry i był zajebisty, bo jak, kurwa, jakiś tam, kurwa, naziol, kurwa, SS-man, czy ktoś popełnił przestępstwo, które nie pasowało, kurwa, wierchuszce, no to go zabijali albo pakowali, kurwa, do dołu, kurwa, z palonym wapnem, kurwa, tak jak innych. Także mieli u siebie, trzymali u siebie porządek. Dlatego można powiedzieć, że faszyzm był zajebisty. Hitlerowski faszyzm, tak? No bo jak się pojawił zatruty, kurwa, owoc w ich własnych szeregach, to go eliminowali. Zajebista postawa. Sorki. Dobra, znowu nie chcę się tego sprawdzać, nie ma to znaczenia, bo kara śmierci była karą śmierci. To, że stosy były okrutne, nie oznacza, że nie miały miejsca inne formy kary ostatecznej, tak? Nie wiem, co to ma do rzeczy, bo mówimy o tym, że inkwizycja zabiła ileś tam osób, tak? W wyniku absurdalnych, debilnych oskarżeń. A to mówimy, że no tak, no ale stosy to dopiero późno, nie? Zaczęto stosować. No i co z tego, kurwa, że późno zaczęto palić ludzi na stosach? Wcześniej rozrywano ich końmi, kurwa, łamano ich kołem, wieszano, topiono, chuj wie co jeszcze, tak? I to ma być argument?
że inkwizycja była dobra, bo dopiero w XVII wieku zaczęli, zaczęli palić ludzi na stosach. Dobra, 50 milionów to jest przesada i to pewnie zrobił taki film jak jakiś kretyn. Natomiast co ma działalność świętego oficjum, które działało na terenie, no praktycznie tam wszędzie, gdzie sięgnął Kościół katolicki, tak? W ten czy w inny sposób. Bo znamy historię, znaczy nie tylko Kościół katolicki, ogólnie chrześcijańskie kościoły, bo znamy historię Salem w Stanach, w Ameryce Północnej, gdzie też spalono kilka kobiet i tak dalej, i tak dalej. Gdzie za herezję też palono Indian, rdzenną ludność. Co to ma do rzeczy, że Anglia liczyła 7 milionów populacji? Ta liczba oczywiście 50 milionów jest grubo przesadzona, tylko że jakby ofiary na przestrzeni powiedzmy nie wiem, no tych 600-700 lat. Co to ma do rzeczy, że Anglia... Kiedy? Kiedy to było 7 milionów? No bo ja nie wiem, znaczy Anglia przez 600 lat miała równo 7 milionów populacji, ta populacja nie rosła, nie zmniejszała się, była na stałej poziomie 7 milionów populacji i była jakby reprezentatywna dla całej Europy, albo stanowiła ludność całej Europy i całej całej populacji ziemi pod butem kościoła? No nie. Że co ma piernik do wiatraka? Co to za kurwa za bzdura w ogóle? Zaraz się wkurwia naprawdę. No dobra. Ja pierdolę. Nie. Cześć, co pierdoli? Kogo skazywano na stos? Należy powiedzieć, że byli to ludzie tacy jak Adolf Hitler, Józef Stalin, Mao Zedong, Bin Laden. Adolf Hitler podzielony za śmierć 6 milionów, przynajmniej 6 milionów ludzi. Józef Stalin przynajmniej, no szacują się, że jeden rząd wielkości około 40-50 milionów ludzi. Mao Zedong pewnie też coś koło tego, Bin Laden, no powiedzmy kilkanaście tysięcy ludzi, tak? Al-Qaida i tak dalej. Gdzie kurwa czarownica odpowiada za takie liczby? Gdzie są ci zbrodniarze w kronikach, którzy zostali spaleni za stosy za zabijanie milionów ludzi? Nie ma, bo to jest bzdura. To jest kolejne porównanie kurwa wyjęte z dupy. Wyjęte z dupy kurwa lizanej kurwa kościołowi przez kolesia, który nie wie, czy ma lizać dupę kurwa kościołowi, czy ciągnąć fleta kurwa księdzu. Bo ja naprawdę nie kumam tych porównań. To się w ogóle nie trzyma kupy. Nie, całkowicie. Zabijanie jest w ogóle, kurwa, niedopuszczalne, pod żadnym pozorem. Kara śmierci jest bzdurą, jest debilizmem, nie odstrasza, nie spełnia swoich funkcji, cały świat zachodni to rozumie. Nie wiem, to jest kolejny bzdurny, kurwa, argument. Bla 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 bla. Wyrocznie ma być kurwa wypowiedź kurwa jakiegoś tego klechy kurwa. No Tomasz Zakwinu, znany tam filozof, teolog i tak dalej. No dobra, no i ja mu usprawiedliwia zabijanie ludzi, którzy staje się zagrożeniem dla dobra całości, dla dobra społeczeństwa, tak? Czyli cały autor tego filmu optuje za tym, żeby przywrócić karę śmierci i zabijać ludzi tylko dlatego, że mogą potencjalnie być zagrożeniem dla społeczeństwa? Dobra.
Zbliżam się do godziny dłuższych filmów, i tak kurwa nie oglądacie do końca moich filmów. Patrzycie na pierwsze kilka minut, znaczy jest pewnie parę osób, które oglądają, ale większość nie ogląda. Dlatego myślałem, że mi się uda dzisiaj skończyć ten film, jednak się nie uda, bo tu naprawdę dużo rzeczy, dużo bzdur. Fajnie mi się to komentuje, ale też nie chcę dzisiaj robić 3-godzinnego filmu, zwłaszcza, że już jest późno. Jest prawie 10, zanim ja to wszystko obrobię, wrzucę na to badę, że nie będę pierdolił. Słuchajcie, postaram się jeszcze w tym tygodniu jakby nagrać coś przed niedzielą. Zobaczymy, czy się uda. Czy nic nie spierdoli znowu. No i co? Gorąca prośba. Słuchajcie, jeśli macie jakieś filmiki, które chcecie, żebym skomentował i tak dalej, proszę, nie wysyłajcie, nie wklejajcie mi ich w komentarzach na YouTubie. Naprawdę ciężko się to wyciąga z YouTube'a. Klikanie, za chwilę mi się otwiera kurwa 50 kart z YouTube'em, zaczyna wszystko mulić i tak dalej. Wysyłajcie mi to na maila. I jeśli macie dodatkowo zewnętrzne jeszcze linki, też YouTube kurwa pokazuje, że to spam. Macie tu na dole, na dolnym pasku mojego maila, macie mojego Facebooka, tak? Fanpage. Wysyłajcie mi linki tam. Wysyłajcie mi na fanpage'a, wysyłajcie mi na maila linki do filmów czy do materiałów, które chcecie, żebym opisał albo skomentował w filmie. Tak będzie wygodniej dla mnie. W ten sposób będę mógł sobie to uporządkować na przykład w korespondencji i zrobić z tym porządek, tak? Na YouTubie jest przesrane, system komentarzy jest zjebany. Jeśli wrzucacie link na przykład do jakiegoś materiału tekstowego, to ja muszę to, dostaję informację o tym, że to spam i muszę zatwierdzić taki komentarz, żeby w ogóle kurwa zacząć o nim dyskutować, tak, żeby on się w ogóle pojawił, a czasami nie wiem, co tam wrzucacie, natomiast na mailu ja sobie na spokojnie otworzę w przeglądarce, zerknę na to, taki link sobie z maila dużo łatwiej skopiuję niż ze sranego YouTube'a jego komentarzy i tak dalej, także gorąca prośba, mail albo Facebook. Nie YouTube. Nie wrzucajcie mi linków na YouTubie. Dobra. Także widzimy się na pewno w niedzielę. Być może po drodze coś jeszcze dokręcę, żeby skończyć ten materiał. I tyle. Walcie się na ryje. Miłego weekendu, miłego tygodnia, czy tam świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, chuj wie czego. Czego sobie tam życzycie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, imienin, śmierci dziadka, babci, narodzin kota, psa, czy kogo tam. No, nara.